Nawet 193 mikrogramy pyłu. Pistolet maszynowy 10 rok na metr sześcienny odnotowano w sobotę w Krakowie. Norma to 50. Najwyższy odczyt pyłomierz na Alejach Trzech Wieszczów zanotował przed południem. Potem stężenie zaczęło maleć, ale utrzymany został pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do północy. Na antenie Radia Kraków specjaliści radzili mieszkańcom, żeby ograniczali wysiłek fizyczny w otwartej przestrzeni i unikali długich spacerów. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest w Tarnowie i Nowym Sączu, miastach leżących na wschodzie województwa małopolskiego, w których również regularnie przekraczane są normy pyłu.